I witam wszystkich ponownie po krótkiej przerwie. No, krótkiej, może taka nie krótka, jak zazwyczaj to bywało w naszych transmisjach, trochę dłuższa. Natomiast ja potrzebowałem jednak troszeczkę czasu na schłodzenie się, na zjedzenie kolacji i ochłonięcie z tych emocji, które nam towarzyszyły w pierwszym spotkaniu pomiędzy Freestyle Crew a Dzieci z Bezmajkla Polska. Przypomnę, że Dzieci z Bezmajkla Polska ten mecz wygrały w punktach ma było 4 do 4 w bramkach, plus 2 dla Dzieci z Bezmajkla. Nie pamiętam, czy to było 5-3, chyba 5-3, 3-0. Jedna bramka, 5-3. Tak jest, dobrze to zapamiętałem. Natomiast teraz przypuszczam, że równie emocjonujące zawody Galaktyczni i Odra Wodzisław. Zaraz będziemy mogli sobie posłuchać wywiadu nagranego z Lukasem, z kapitanem Galaktycznych, oraz ze Śliwką, kapitanem Odry Wodzisław, niecięte, niemontowane, tak jak wyszło, tak jest. Dlatego też to, co mówiłem już w pierwszym spotkaniu, po chyba 2 czy 3 minutach, niestety wideo nam się u Lukasa zawiesiło. Głos oczywiście dochodzi, ale wideo nam się zawiesiło i mamy go w jednej pozie, jednej postawie, ale myślę, że to nie będzie przeszkadzać dla większego odbioru. Tak więc przejdę od razu właśnie do tej konferencji i później zrobimy sobie również krótką analizę i porównamy ze sobą zawodników, którzy będą surwalizować. Trochę widać na tej takiej przymglonej planszy, ale już po wywiadach będzie to wyglądało dużo jaśniej. No i witam na konferencji przedmeczowej Galaktycznej z Odrą. Są ze mną ponownie wspaniali goście Lukas21 DJ i Śliwka, czyli odpowiednio kapitan Galaktycznych i Odry Wodzisław. Witam was bardzo serdecznie, panowie. Siemanko. Cześć, cześć. Każdy ze swoimi problemami, już od Lukasa dowiedziałem, że niewyspana, tak jak wiadomo, ta konferencja jest nagrywana, ta akurat o 10:41, ta jest właśnie godzina dokładnie, którą zaczynamy tą konferencję i pewnie Lukas najchętniej by odbębnił ją jak najszybciej i się po prostu zdrzemnął. To była taka forma pytania. No, teraz przerwa, czy powiem szczerze, tylko zrozumiałem coś tam zdrzemnął. Aha, okej. Okay. No chodziło o to, że najchętniej to by się, najlepiej jakby ta konferencja szybko się zrobiła, 5 minut i poszedł po prostu spać, żeby wypocząć na mecz. Tak. Bo to by było super, nie? Śliwka, ty wypoczęty? Chociaż ty też z drobnymi problemami. Nie ma dzisiaj kapitana, który nie miałby swoich problemów. No ja od 6 na nogach też dzisiaj, także. Też miałem swoje przygody od rana. Tak, muszę wam zdradzić, tak, że dwóm dzisiaj zawodnikom, kapitanom, jak słyszeliście z poprzedniej konferencji, jeśli śledziliście, to zawodnik przynajmniej, a nie kapitan Dzieci z Bezmajkla, wizyta na izbie przyjęć. Śliwka, ty byłeś na izbie przyjęć, czy po prostu sam? Byłem. Czyli też, czyli dwóch zawodników. To robi z ludźmi proper form. Także ogólnie nie polecam Alekrowiczów. Śliwka, czy ty już masz gotowy w głowie skład, bo ty jako pierwszy musisz go wystawić za 2 godziny, się nie mylę, jakoś tak, o 13 chyba. Ja już podałem skład. Ty już podałeś Już jest. skład. Ty już podałeś skład. Właśnie zapomniałem na poprzedniej konferencji zapytać o pre-match. Już patrzę. Pre-match, a jest. Maninho rezerwowy, nie patrzyłem wcześniej na skład. Tak, jesteś zadowolony z występu w ostatnim meczu Mańka, że rezerwowym został? Jeszcze jest członkiem zespołu, to czemu miałbym go nie wystawić, no? No, trzech z zagranicy zawodników, już sprawdzonych u nas w Lice, AK-94, Super Genkai oraz DM-11. Ty oczywiście też się pojawisz, też mocny punkt twojej drużyny. I Maninho, w takim razie Lukas, znając już skład, też już masz ułożone, kto zagra z kim? Nie, jeszcze nie mam. Nie. Ja muszę zerknąć na spokojnie, kogo tam wystawił. No i ten, i później coś tam wrzucę, ale teraz jeszcze ten temat. No nie patrzyłem nawet, tak jak mówię, dopiero wstałem 10 minut temu, więc nie jestem na bieżąco, a za chwilę to zrobię po konferencji, pewnie wystawię jakiś składzik. Były Nie, obawy. przerwę ci na chwilkę. No wystawiłem Mańka, bo wiesz, może być tak, że piąta osoba w ogóle nie zagra i wiesz. Manik powiedział, że będzie w gotowości.
To prawda, ta opcja rezerwowego oczywiście ona może się zdarzyć naprawdę w wyjątkowej sytuacji, bo mimo że drużyny wyrównane w tych playoffach, to mimo wszystko doprowadzić do stanu, gdzie i w meczu jest remis, i w bramkach jest remis, jest niezwykle rzadka i nie wiem, czy nam się 2 razy zdarzyła w całym sezonie na przekroju wszystkich spotkań. Także faktycznie ten rezerwowy może być niewykorzystany, ale może się i tak zdarzyć, że czterokrotnie będzie wykorzystany. Także ciekawa tutaj taktyka, jeżeli chodzi o tego zawodnika. Ja się właśnie zastanawiałem, jak kapitanowie podejdą do tej piątej osoby. Czy będą stawiali na najmocniejsze ogniwo, najsłabsze, czy po środku? Jak wy do tego podchodziliście, panowie? No, Lukas jeszcze nie wystawił składu, także może nie będzie jeszcze wiedział, ale zapytamy. Natomiast Śliwka. Ja po prostu wystawiłem ludzi dzisiaj, co byli gotowi mniej więcej do gry. Znaczy, ja raz też bym mógł zagrać, tak samo Kamil Dawid, ale to takie nie było w 100% pewne. Dlatego dzisiaj grają ci, co by na pewno byli. Lukas, czy ty myślałeś o tej opcji tego piątego rezerwowego? Jak to z tym współdziałać? No tak. Ja ci powiem szczerze, może tam będzie piąty dzisiaj. Dawidao, jeśli los pozwoli, to Końcu. zadebiutuje. No, powiem ci. A tak to, no, powiem ci, no zobaczymy, no, ale co mi się zdaje, że to w ogóle ten piąty zawodnik nie będzie potrzebny dzisiaj. Też nam się tak wydaje. My po prostu też zastanawiając się, jak przeprowadzić te playoffy, to żeby nie robić jakichś rewanżów, niepotrzebnie przedłużać tego wszystkiego zbyt długo, uznaliśmy, że to będzie najlepszy sposób, a i wciąga dodatkowego zawodnika z drużyny, tworząc te zawody jakby bardziej właśnie klanowo, drużynowe. Galaktyczni też mieli drobne problemy, były oficjalne zgłoszenie o to, żeby przesunąć ten mecz. I powiedz mi, Lukas, czy udało, bo wiadomo, że ta prośba nie przeszła niestety. Natomiast powiedz mi, czy udało się te problemy wszystkie rozwiązać? No, powiedzmy, że tam udało się, no. Udało się. No i wszyscy tam będziemy w komplecie na tą 21. No to. No będzie trochę stresowo, no ale mi się wydaje, że będziemy. No to raczej nie obejrzy biegów nominowanych na żużlu. To Tak to się akurat. wyrobi. O, nie, nie. Ja bym nie wnikał w to, nie? Co, kiedy, kto, jak ma do To roboty. Ja po prostu się skoncentrował na to, że o 21 jesteśmy, tyle, nie? ja również. Dla mnie jest najbardziej istotne jako komentatora, bo dzisiaj obydwa mecze będę komentował od 18:00. Już będę gotowy w studio do godziny 22:00. Natomiast dla mnie jest najistotniejsze, żeby obydwa zespoły były w możliwie jak najsilniejszych składach, a przynajmniej mieć do dyspozycji wszystkich możliwych zawodników. Także to tylko oczywiście cieszy. Powiem szczerze, Lukasz, że akurat mi znowu ciebie się zblokowało w takiej dziwnej, chociaż nie wygląda źle, także może być zdjęcie takie zblokowane, albo najwyżej wrzucimy jakieś ładne czy coś, ale znowu to połączenie na naszej linii chyba nie jest idealne, Ja no nie ale wiem, czemu. no, zdarza się, pewnie poradne problemy po prostu. Ja ci wyślę zdjęcie na plik i tyle, widzisz, nie? Jak tak, jak coś, to po prostu przekleję, żeby to ten. Bo po prostu jesteś Tak. zawieszony mniej więcej w takiej pozie. Lepiej jak sobie po prostu w bo na początku było, a teraz znowu się ścięło, ale to nie ma znaczenia. Tak jak mówisz, wyślesz mi zdjęcie, to No, najwyżej ja ci wkleję. podeślę, pokażę i będzie git. Tak, panowie, za tydzień już kończymy rozgrywki właśnie meczem o trzecie miejsce i finałem. Oczywiście wszystko jest formą zabawy, jak zawsze. To też nieraz niejednokrotnie powtarzam, że dodatkowe emocje, szczególnie te negatywne, nigdy nie są potrzebne, bo one nie mają najmniejszego sensu. Czasami zapominamy wszyscy, nie mówię tutaj bez wyjątków, o tym, że to ma być tylko dodatek do bądź co bądź, według opinii większości, wciąż niedopracowanej gry, jakieś takie jeszcze wyjście z tej sytuacji. Na nieszczęście zdarzyło się tak, że te rozgrywki nam się przeciągnęły aż do końca czerwca i początku lipca, pierwszej niedzieli lipca. My też tego nie chcieliśmy, natomiast jak jest. No i pytanie, czy za tydzień już wiecie, że będziecie mieli problemy z dostępnością ludzi, czy jednak to po prostu wyniknie w praniu? Za tydzień to ja będę miał do dyspozycji o 2 osoby więcej, więc Aha. tylko ten dzisiejszy mecz, który nie pasuje. No, co się mam powiedzieć? No, a ktoś ma, wiesz jak to jest, jak masz tam rodzinę, dzieci, gdzieś tam jakieś hobby, czy cokolwiek,
wyjście masz zaplanowane, czy gdzieś się to tam zaprosił i tak dalej, no to później ciężko tak jest, jak masz tam taki twardy termin do rozegrania tych meczów. No i co? No i tak wyszło, jak wyszło, no że teraz na przykład nie mam Chesta, nie? Aby mi się przydał, nie? Jakby takie coś było jak teleport, no to chętnie poprosiłbym, żeby z teleportu skorzystał, nie? Dzisiaj. No, na przykład nie gra, nie? Jeszcze, na czym ubolewam, nie? Śliwka, jak u ciebie za tydzień będzie ze składem? Nie rozmyślałem jeszcze nad tym. No Znaczy, jeszcze. zobaczymy, no. Może będą wszyscy dostępni, a może tylko 3 osoby. Nie pytałem nawet. To by było coś, taką hipotetyczną sytuację sobie teraz ułożyłem w głowie. Odra Władysław, która poza jednym meczem zawsze była w komplecie i to z jednym wyszło tak przypadkowo całkiem, cały czas w komplecie. Półfinał nie zagra w Nie. komplecie, a finał przegra przez zbyt małą ilość zawodników. To by było fajne No, kuriozum. powinien być komplet. Dzisiaj na przykład nie ma Infamousa, bo ma urodziny i tam gdzieś świętuje na mieście u siebie. Także myślę, że spokojnie ten skład zbierzemy. No, no to bardzo się cieszę. Na pewno będziemy patrzeć, wyglądać tego, jak pójdzie i Galaktycznym, i Odrze Wodzisław dzisiaj w spotkaniu o 21:00, czyli do waszego meczu. Na szczęście jeszcze dużo będziemy mogli się na niego spokojnie przygotowywać. No to dobra, panowie, no to zapytam was o wasze przewidywania, jak się zakończy wasze spotkanie dzisiaj. Może najpierw zapytam Lukasa, jaki wynik typujesz? No, postawię na nas, że Galaktyści przejdą dalej. Jak już los chciał, żebyśmy grali po tej tragicznej rundzie rewanżowej w tych playoffach, no to trudno by było tego nie wykorzystać i tam nie znaleźć się w finale, nie? No zgadza się, skoro faktycznie Układ Gwiazd wszystko zrobił tak, że faktycznie jesteście jak galaktyczni, no to przecież Układ Gwiazd musiał być odpowiedni. I faktycznie jeszcze jednak zadam jedno pytanie, bo oczywiście wyleciało mi z głowy o tym spapranej drugiej rundzie, ale to zaraz do tego przejdę, jeszcze zapytam o wynik Śliwki. Maniek w karnych wygrywa z Dawida, bo wiadomo, jest lepszym bramkarzem i w ten sposób awansujemy do finału. To by było coś, to by było coś. I właśnie, Lukas, ta runda rewanżowa, bo tak samo już gadałem z kapitanami i PES MyClub i Freestyle, czyli z Wiśniowym i Haniolą. I no każdy chyba jest zaskoczony tym, jak ta druga runda się potoczyła. Bo ile były pewne jakieś tam nieścisłości, o które ja osobiście mi się nie chcę gadać, bo nie lubię o negatywnych rzeczach mówić, ale były też mecze, w których faktycznie nie prezentowaliście z tego poziomu, który w pierwszej rundzie. Czy myślisz, że te problemy, mówię o samej grze, o samej postawie boiskowej, a nie o jakichś tam dodatkowych czynnikach, czy to zostało rozwiązane, że dzisiaj zagracie tak jak w pierwszej rundzie i Odra będzie musiała zagrać na 200%, zresztą w sumie niemożliwe, zawsze się z tym kłócę, na 100% zagrać swoje spotkanie, żeby móc awansować do finału? No to zacznę, odpowiem Ci na to, na temat tej naszej słabej dyspozycji, powiem Ci raz, że ten dziwny był straszny, ten update 2.5, chyba jak się nie mylę, i w ogóle źle nam się grało wszystkim, Nowy wyrzucił coś wszystko do tam góry nie nogami, to pasowało, prawda. część z nas, 3/4 z nas przestało umieć grać w ogóle, nie? Wiesz o co chodzi, i żeśmy, i wiesz, tutaj ligowe to nie chciało nam się, nie mieliśmy chęci w ogóle nagrania, to jest raz. A inne drużyny to na nas się szykowały. No i efekt był taki, że dostawaliśmy realnie po prostu, co nie? Ileśmy tam ugrali? 4 punkty ugraliśmy w drugiej rundzie, a jeszcze i tak wyszliśmy z pierwszego. No to jest w ogóle cyrk na kółkach. Ale fajnie, udało się, czemu nie? No i tak mówiłem przed chwilą, no jeśli już tak to się wszystko poukładało, no to fajnie by było to gdzieś tam wykorzystać dzisiaj, rozumiesz, i wygrać Odrą. Ja tak, ta gra taka jest, a nie inna. Nie ma zawodników niepokonanych, których się nie da pokonać. A jakby nie patrzysz, to u nas w drużynie mamy silnych też zawodników, tak jak Odrze. No i myślę, że te mecze naprawdę będą wyrównane dzisiaj i zadecydują niuanse dzisiaj. Będzie na pewno na styku wynik. Jestem tego pewny.
No to już nie mogę się doczekać. Panowie, życzę Wam oczywiście powodzenia w dzisiejszych zawodach. Niech wygra lepszy i my się oczywiście usłyszymy za tydzień po konferencji pomeczowej. Przypominam, a czy konferencja sama w sobie będzie, bo będziemy losować, która drużyna będzie za tydzień, znaczy za tydzień, będzie wybierała drużynę jako pierwsza i tak dalej, bo teraz to już mecz o trzecie miejsce i finale będzie się odbywało na zasadzie losowania, bo może przecież dojść do sytuacji, gdzie pierwsza drużyna zagra z pierwszą albo druga z drugą, no i wtedy już nie będziemy mieli tego wejścia, że lepiej będzie dla drużyny z pierwszego miejsca, żeby wybierała sobie pierwsza drużynę. Także będzie losowanie. Jeżeli na przykład my byśmy grali na przykład z Freestyle Crew, to co, będzie też losowanie? Czy na przykład będzie losowanie. Nie, będzie losowanie. Ogól, i, w meczu, i na mecz o trzecie miejsce, i na finał będzie losowanie. Kubi będzie naszą tą maskotką, która będzie losować te Kinder Niespodzianki. Także będzie dzisiaj po waszym meczu właśnie Galaktycznej z Odrą około godziny 21:00. Życzę sobie 50, żeby ten piąty mecz dodatkowy się odbył, no ale zobaczymy. Będzie losowanie szybkie i wtedy każdy już będzie wiedział, kto wybiera pierwszą drużynę na takich samych zasadach, jak to było w półfinałach. Bo ja szczerze powiedziawszy też o tym nie pomyślałem, żeby szybciej, żeby drużyny wybrały te mecze. Dobrze, że kapitanowie zwrócili na to uwagę. Kubi dostosował te reguły i wszystko jest ok. Także, tak jak mówię, konferencja będzie, natomiast nie będzie z kapitanami drużyn, to już oczywiście odpuszczamy, żeby sobie spokojnie wypoczywali, odpoczywali. Też z tego względu robimy konferencję przedmeczową o 10 rano, żeby nie musieli sobie tym zawracać już głowy. Także, panowie, jeszcze raz życzę powodzenia, życzę przede wszystkim udanej zabawy dziś wieczorem. Dziękuję Wam bardzo. Byli ze mną Lukas oraz Śliwka. Dziękuję, panowie. Dzięki bardzo. Na razie powodzenia tam się. Do wieczora. Powodzenia, a też bliżej. Mikrofon włączony, także przejdziemy od razu do tego, kto będzie ze sobą rywalizował. Pojedynek numer 1, Batsaj kontra AK-94DG. No i tutaj Batsaj na pewno będzie miał bardzo, bardzo ciężkie zadanie, bo AK to super snajper, 41 bramek w 11 rozegranych meczach, 10 wygranych, tylko jedna porażka, 14 bramek straconych, Batsaj 12 strzelonych, 18 straconych. W drugim pojedynku kapitan zespołu galaktycznych, Lukas 29 DJ i tu moje przeprosiny, ponieważ na tym wywiadzie poradnym powiedziałem Lukas 21 DJ, oczywiście chodzi o 29 DJ, zagra naprzeciwko Super Genkaja, Lukas 5 meczów rozegranych, Super Genkaj 6 spotkań, bilans Super Genkaja tak idealnie na remis, 3 wygrane, 3 porażki, Lukas 3 wygrane, remis i jedna tylko porażka. Trzeci pojedynek, no też to będzie na pewno elektryzował. Adaminio, który o ile dobrze pamiętam, został zawodnikiem pierwszego miesiąca rozgrywek Proper Four w marcu. Zagra naprzeciwko DM11 SRB. I tutaj DM jeszcze meczu swojego nie przegrał. 7 wygranych, 1 remis. Adaminio tylko i wyłącznie jedna porażka, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że ostatnio wygrał zajem Medo, który przecież niewątpliwie jest jednym z najlepszych zawodników. Grzegorz KPL10 będzie grał na przykład kapitana Odry Śliwki. No i rezerwowymi Davidao i Maninho. No zobaczymy, czy sprawdzi się ta prognoza właśnie Śliwki, że Maninho wygra w karnych, że tutaj będzie absolutny remis w spotkaniu i Maninho wygra w karnych. Powiem szczerze, że życzyłbym sobie akurat tutaj tego remisu, z tego względu, że chciałbym w końcu zobaczyć. Mi Lukas obiecywał, że Davidao w końcu wejdzie w spotkanie i w sezon jakiś mecz zagra, także nie ma chyba lepszej sposobności, by zagrać w półfinale. Ja w tym czasie zaproszę wszystkich na intra i w tym czasie ja sobie przykleję już linki do meczów, które dostałem od Lukasa, tak więc za dosłownie 4 minuty jeszcze wracamy do analizy. We'll be right back.
him behind. And the shot! He No i wracamy jeszcze na chwileczkę do studia. Ja muszę szczerze przyznać, że miałem drobne obawy, czy na pewno ten mecz uda się rozegrać. Zresztą, szczerze powiedziawszy, dopóki nie padną gwizdki na wszystkich czterech murawach, to obawy będę miał dalej. Zaskoczony byłem, że w składzie znalazł się Grzesiek i Adaminio, ponieważ Grzesiu mi pisał, że już nie będzie występować w lidze Pro Perform on i Adaminio. Jednak się pojawili, także mam nadzieję, że tutaj wszystko będzie jednak dopięte na ostatni guzik i będziemy mogli się cieszyć czystym futbolem, tak jak to było w poprzednim spotkaniu. No ale oczywiście na każdą ewentualność jesteśmy przygotowani, jeżeli chodzi o same drużyny. Galaktyczni w tabeli, ja to tak sobie nazwałem, tabeli wszechczasów, czyli takiej łączonej jedną i drugą grupę. Galaktyczni na trzecim miejscu się uplasowali, dwa mecze mniej oczywiście od Odry Wodzisław, 7 zwycięstw, 2 remisy, 3 porażki, małych punktów zdobyli 62, stracili 34, jeżeli chodzi o bramki to 84 gole zdobyte, 58 straconych. W tej statystyce liczą się również gole z walkowerów. Odra Wodzisław druga,
14 meczów, 32 punkty, zwycięstw 10, remisów 2, 2 porażki, małe punkty 74 do 38, bramki najbardziej na bramkostrzelna drużyna, 131 goli strzelonych, też całkiem sporo traciła Odra, bo 71 straconych, co jest, jak tak szybko patrzę sobie, raz, dwa, trzy, cztery, jest to szósty wynik, bo wychowani na PES-ie, którzy teoretycznie są na 13 miejscu sklasyfikowani, mają tych bramek straconych mniej, także dużo strzelają, ale też dużo tracą. Tutaj na pewno właśnie AK94DG przewodzi właśnie temu, że tych goli dużo pada w meczach Odry Wodzisław. Przypomnę, ten zawodnik strzelił już 41 bramek. W pewnym momencie się zastanawiałem i było to bardzo prawdopodobne, że dobije do tych 50, ale kilka meczów opuszczonych i to pewnie spowodowało, że będzie mu bardzo trudno osiągnąć ten wynik. No zobaczymy też, jak sobie poradzi właśnie z Bacajem. Bacaj ostatni mecz może nie najlepszy, no ale każdy sobie zdaje sprawę z tego, że to jak najbardziej jest mocny zawodnik i właściwie z tego, co tak tylko sobie zerkam na przygotowania zawodników, to tylko czekamy już na jednego zawodnika, mianowicie na kogo? Na DM11. Zdaje się, że coś popiłem tutaj sprawę, bo mam pojedynki pozamieniane, ale to akurat taki problem to nie problem. Bo Adaminio miał być w pojedynku numer 3, zdaje się. A ja go wpisałem w pojedynek numer 4. Tak jest. W sumie mógłbym to szybko zamienić, żeby wszystko było ok i żeby tutaj się z tym nie mieszać. Tak też zrobię. Adaminio. Klepiemy tak, jak powinien być. Mecz numer 3. A Grzegorza ze Śliwką, pojedynek numer 4. No i teraz wszystko mam. I teraz wiem, że czekamy na DM11. SRB. Oczywiście zachęcam do typowania. Jacek już wytypował 6 do 2 dla Odry. Zdania oczywiście na czacie są podzielone odnośnie tego, kto dzisiejsze zawody wygra. Także zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. I szczerze przyznam, tak spoglądam właśnie na ten trzeci pojedynek, gdzie jest Adaminio, gdzie czekamy na DM11 SRB. I obaw to może nie ma, bo tak jak mówię, przygotowani jesteśmy na każdą ewentualność. Natomiast mam nadzieję, że dojdzie do połączenia zawodników, że nie będzie tu żadnych różnych dziwnych rzeczy, późniejszych podtekstów i już mamy DM11 SRB w meczu. Także chłopaki właściwie, jeśli mają ochotę i jeśli mnie kapitanowie słyszą, to jak najbardziej mogą startować ze swoimi spotkaniami. Jeżeli chodzi o, tak jak ja to widzę, to może sobie wrzucimy tą planszę z rywalami, takie moje przypuszczenia, jakby się tu mogło wszystko potoczyć, to w pierwszym pojedynku stawiałbym na AK94DG, że tu będzie wygrana Aki, w drugim pojedynku na Lukasa. No i teraz bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o Adaminio, DM11 i Grzegorza i Śliwkę, bo tutaj z kolei stawiałbym na remisy i szczerze powiedziawszy, ja obstawiam, że będzie remis dzisiaj 4 do 4, tylko pytanie jest, czy bramkowy również. Wydaje mi się, że AK może tu zrobić robotę, nastrzelać bramek i jak w przypadku pierwszego półfinału sam mecz zakończy się wynikiem 4-4, ale bramkami może przejść Odra Wodzisław. Zresztą tak samo jak teraz pisze właśnie Szymon Plok, poza tym Iceman stawia na piąty mecz, Arkadio 5-3 dla Galaktycznych, Slifer 5-3 dla Odry, a Szymon Plok, tak jak już powiedziałem, podobnie przedstawia sytuację jak ja. Minuta do rozpoczęcia tych zawodów. No szczerze przyznam, kończy się już Liga Pro Perfor. Ja osobiście nawet się trochę z jednej strony cieszę, bo człowiek będzie mógł w końcu odpocząć. Z drugiej strony
Na pewno będzie trzeba sobie tą pustkę, nazwijmy to w ten sposób, wypełnić, ale faktycznie sezon troszeczkę się przeciągnął, to koniec czerwca, początek lipca, to zdecydowanie trochę nie tak to planowaliśmy, może w ten sposób to ujmę i chcieliśmy szybciej to jakoś tam zakończyć, natomiast za tydzień ostatnie dwa mecze, ostatnie dwie transmisje, w tych dwóch transmisjach będzie ze mną Mateusz Janiszewski, czyli El Komentarista, ten Janisz. To odwróćmy, ten Janisz, El Komentarista. Janiszewski będzie ze mną na jednym i drugim meczu. On będzie komentował jako główny komentator meczu trzecie miejsce. Ja skomentuję jako główny komentator finał. Po finale już będzie normalna konferencja, taka jak przyzwyczailiśmy was do niej po meczach w rundzie zasadniczej. Kubi stawia 6-2 dla Odle, ale każdy będzie wynik dla, dobry dla ProPerform. Dwie mega potężne ekipy i jak się okazało, to nawet cztery mega potężne ekipy, co pokazał już pierwszy półfinał Freestyle Crew, które było najlepszym zespołem, patrząc na tą wspólną tabelę. No musi dzisiaj się pogodzić z porażką minimalną, bo bramkami coś, co nie miałoby miejsca w rundzie zasadniczej, tutaj się musi już z tym pogodzić. Stroje, jeżeli chodzi o stroje, galaktycznie wystąpią w iście galaktycznych strojach Paris Saint-Germain, natomiast Odra Wodzisław w strojach Bayernu Monachium. Wszystkie drużyny są, z tego co widzę, dobrze wybrane, także tu już nie będzie żadnych problemów. Na pewno galaktycznie spaliby spokojniej, gdyby ten mecz Lukasa jednak zaliczony, to jego zwycięstwo, no ale niestety tak się nie stało. Trochę z tego też nieprzyjemności wyszło, głównie dla organizatorów, no ale co zrobić. Zasady ogólnie były znane wcześniej i kary za nie. Ale to już mało istotne. 5-3 dla Odry stawia Teli. Tak samo RC, TDJ. No to zobaczymy. Może na następny sezon otworzymy jakąś bookmacherkę. A skoro już jesteśmy też na live, a mecze się jeszcze nie zaczęły, to odnośnie drugiego sezonu zachęcam do współpracy, ponieważ na pewno, żeby rozpocząć ten drugi sezon, żeby dalej kontynuować Ligę ProPerform, będziemy potrzebowali co najmniej dwie, a najlepiej trzy osoby do stałej pomocy, czyli takie, żeby były przez cały sezon z nami, żeby nam pomogły w tej pracy, której jest naprawdę dużo, wbrew temu, co się może niektórym wydawać. I dla dwóch osób, no na pewno oczywiście El Komentarista dołącza do zespołu pełną parą od września, natomiast dla dwóch osób było to za dużo pracy, dla trzech też jest to za dużo pracy i oczywiście nie będę się teraz tutaj wyżalał i jak dużo, ale po prostu uwierzcie mi na słowo. No dobra, przenosimy się już na murawy wszystkich spotkań. Jak tylko znajdę odpowiedni klawisz na klawiaturze. Pojedynek numer 1, 2, 3 i 4. I czy dojdzie do piątego? No na pewno zaczniemy od meczu numer 3. Na te spotkanie przeniesiemy się, bo ono już rozpoczęte. Adaminio kontra DM11. No i zobaczymy, jak to podejdzie do tego Adaminio. No zapowiadało się, że to będzie kluczowy zawodnik w lidze ProPerform. No i nie można mówić, że jest inaczej, bo też jego właśnie ten wynik za Medo spowodował, że dzisiaj galaktyczni są gdzie są. No oczywiście spłycać wszystko do jednego spotkania nie jest do końca sprawiedliwie, no ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w tym spotkaniu. Praktycznie każdy mecz może nam zapewnić bardzo, bardzo dużo emocji. No starcie tytanów, tak bym określił to spotkanie. DM11 jest już przed polem karnym, już szuka kolegi zespołu, chciał podać, wydaje mi się, bardziej na prawą stronę, ale to się nie udało. No to mecz, no pojedynek numer 1, AK-94 zahaczany, ale tam oczywiście gwizdek nieużyty, nic nie ma. No i Bacaj wyprowadza kontrę. Teraz na spokojnie próbował to rozegrać, ale piłka przejęta. No i jaka? Szybkim ataku. Teraz podaje na prawą stronę. To będzie szansa na pierwszą bramkę. Aka, ale nie ma gola. Jeszcze wybija właściwie z linii bramkowej Bacaj. No i mamy cały czas 0 do 0. No Aka już pokazuje tutaj od początku meczu wielką agresję, wielką chęć do gry. Do tego, by pomóc kolegom, by to on rozpoczął strzelanie w tym spotkaniu. No ale też może nadzieć się na kontry. Sporo zawodników w ataku. Będzie szansa. Dobitka 1 do 0, AK-94. Tak to się właśnie tutaj wydarzyło, że Odra Wodzisław obejmuje prowadzenie. No ale tak jak też mówiłem, według moich przypuszczeń, przynajmniej na razie to się sprawdza. No to zerknijmy na kapitana galaktycznych. Luka z prawą stroną, wrzucenie piłki, ależ tam zamieszanie. No i super Genkaj wybija tą piłkę
dosyć mocno. Jeszcze teraz stracił. Strzela Lukas, ale nie ma bramki. Fantastycznie zachował się tutaj bramkarz. No i cały czas mamy 0-0 w tym spotkaniu. Jeszcze będzie rzut rożny. Jeszcze będzie szansa na to, żeby Lukas dał prowadzenie w swoim spotkaniu. I remis w całym główka, ale obrona bramkarza. Jeszcze złe wybicie. Sporo zamieszania, no i nic z tego. No to przejdźmy. No Uda Dominio, co prawda już byliśmy, ale to jest przecież pojedynek numer 3. Popularny Pyrlok teraz będzie w ataku. Jest na środku boiska. Podanie na wypuszczenie. Jest tam, już bardzo szybko biegnie. I będzie 1-0 odbita od bramkarza piłka. Ale jest. Jest gol dla Dominio. I w tym momencie mamy remis w całych zawodach. I to absolutny remis. No ale na pewno tu bramki będą jeszcze padać. To nie jest koniec tych zawodów. Strzelania tego festiwalu strzeleckiego. Piękne podanie. No i Kylian Mbappé nie mógł nic innego tej sytuacji zrobić. I tak dobrze ustawił się bramkarz. Wyczuł intencję strzelającego. No ale potężne uderzenie. I nie był w stanie już tej piłki zatrzymać. No to jedyny pojedynek, na którym dzisiaj nie byliśmy. Grzegorz K. ze Śliwką, z kapitanem z kolei Odry Wodzisław. Na razie kapitanowie i jednej i drugiej drużyny bez bramek. No i teraz Śliwka będzie rozpoczynał z własnej połowy. Gdzieś pewnie jakimś takim dalekim wybiciem będzie szukał swoich partnerów, kolegów na lewą stronę. Tu dobrze ustawiona defensywa Grzegorza. No i teraz lewa strona boiska. Dobre podanie. To on teraz w ataku. Szansa gdzieś tutaj mogła się dzięki temu utworzyć. No ale przejęcie. No i Śliwka próbuje kontratakować. Chyba za długo holował tą piłkę. No i strata na środku boiska. Tylko że mnożą się te straty i z jednej i z drugiej strony. No i teraz będzie szansa dla Śliwki. No ale nic z tego, no to wracamy. Pojedynek numer 1 i Bacaj z AK-94. Bacaj wciąż przegrywa 1-0. No ale to przecież jest dopiero 22 minuta. A może przeniesiemy się do Adaminio? No bo on już prowadzi 2-0 z M11. No i w tym momencie już nie ma tego absolutnego remisu. Jest... W tym momencie Adaminio ma prowadzenie, ale to już się zmienia, bo teraz bardzo szybko Super Genkai strzela bramkę na 1-0 jakby w odpowiedzi, jakby w tej telegraficznej odpowiedzi dla właśnie Adaminio, który strzelił bramkę na 2-0. Strzela Super Genkai, no i Odra wychodzi na prowadzenie. No ależ to będzie się zmieniać. Mamy też zmianę wyników w pojedynku numer 4. Także tak jak mówiłem, zmienia się to bardzo szybko i Grzegorz prowadzi ze Śliwką. Także mamy dwa prowadzenia Odry Wodzisław, dwa prowadzenia galaktycznych. Ale trzeba zaznaczyć, że jedno jest dwubramkowe. Konkretnie Adaminio prowadzi 2-0 z DM11. No i to na razie jest kluczowe. Jedna bramka tutaj dzieli zawodników od tego, że to galaktyczni na ten moment są w finale, tylko że takie jeszcze dywagacje na tym etapie meczu są, wydaje mi się, zbędne. Jeszcze chwilę zostaniemy z Grzegorzem i Śliwką, bo coś mi tu wisi w powietrzu, że jakiś może błąd w defensywie spowoduje, że bramka padnie dla jednego albo drugiego, no ale nie mogą przepchać piłki w obręb pola karnego. Z tym jest spory problem. No i teraz Śliwka próbował ponownie gdzieś i ponownie strata. No to zajrzyjmy ponownie na wszystkie murawy. Pojedynek numer 1. Bacaj z Aką. Aka na pewno nie odpuści. On prawdopodobnie jest tu właśnie tak ustawiony, żeby strzelać bramki, żeby może nie jakoś nie wiadomo ile, ale te 2-3 na pewno kapitan Odry liczy bardzo mocno na taką dyspozycję strzelecką swojego zawodnika. No ale na razie tylko jeden gol wpadł, a przez to, że cały czas atakuje, to kontrować może Bacaj. Tak jak teraz, prawa strona boiska, ten niezrównany Kylian Mbappé, ale traci piłkę. Za to już pierwsza połowa zakończona w pojedynku numer 4. Tam 1-0. Grzegorz po tej pierwszej części prowadzi w swoim spotkaniu ze Śliwką. No i jaka? Jeden zwód. Dobre podanie. Będzie szansa na drugą bramkę, ale to się nie stało. Natomiast stało się w pojedynku numer 3. I to DM11 strzela teraz gola, co wyrównuje nam absolutnie stan meczu na ten remis i bramkowy, i punktowy. Wrzucenie piłką, główka i gol dla DM-a powoduje, tak jak już powiedziałem, remis. No to chwilę zostaniemy teraz za Dominio, bo w pojedynku numer 2 zmiany.
Natomiast może jednak nie, bo zmienia się wszystko. Pojedynek numer 1, Jaka 94, strzela gola na 2-0. No i teraz już jedną bramką prowadzą zawodnicy Odry Wodzisław. No ależ się to zmienia i zmieniać się będzie. Przy tak wyrównanych spotkaniach właśnie tak to może wyglądać, że jedna bramka może zadecydować o tym, kto awansuje. Zagranie gdzieś do środka, już ostatnia minuta tej pierwszej połowy spotkania. No i wydaje się, że sędzia zakończy tą pierwszą połowę. No to zajrzyjmy. Pojedynek numer 4. Grzegorz kontra Śliwka. No i teraz to właśnie jest Śliwka w ataku. Lewa strona boiska. Dorzucenie piłki, ale bramkarz, wydawałoby się, chciałem powiedzieć, nie będzie miał problemu z interwencją. No i mamy zmiany w tym spotkaniu. Także przejdźmy na pojedynek numer 3. Tu gdzie Adaminio. No widać jakieś ciężary straszne w tym spotkaniu. No jak wóz z węglem. To wszystko wygląda. No i teraz Adaminio na drugą stronę boiska. Główką próbował odgrywać, ale przejęta piłka przez Diema. To on teraz w ataku. Dobre wrzucenie, jest szansa na gola, ale tylko boczna siatka i nic z tego. No to zajrzyjmy. Pojedynek numer 2 i Lukas Super Genkajem. Tutaj stawiałem, że Lukas ten pojedynek wygra. Na razie przegrywa jedną bramką. 57 minuta spotkania. Podanie na prawą stronę, ale przejęcie przez właśnie Lukasa. No i teraz to on atakuje. Dobre, wydawałoby się, dorzucenie tam do kolegi z zespołu. No i wybicie teraz daleko. Ta jedna bramka w jakimkolwiek meczu może zadecydować o wszystkim, o być albo nie być w finale mistrzostw ligi Proper 4. Odbita piłka i wydaje się, że chyba będzie rzut rożny. Tak jest, także jeszcze chwilkę zostaniemy na tym spotkaniu, a później przeniesiemy się już na pojedynek numer 4, gdzie Grzesiek gra ze Śliwką. Wrzucenie piłki, przedłużenie, to dobra próba, ale nad poprzeczką. No i Lukas nie może się cieszyć na razie z wyrównania. Natomiast zmieniła się sytuacja w pojedynku numer 4. Drugiego gola strzela Grzegorz. No i ponownie w takiej sytuacji mamy absolutny remis. No i czas tutaj na zmiany, więc pojedynek numer 1, AK-94 kontra Bacaj. Stracona piłka przed polem karnym. Blisko, to wszystko jest na styku. No Jaka ponownie traci, jakby nie mógł się też przebić z tą piłką. Też cały czas musi uważać na kontry Bacaja. Szczęśliwie piłka wróciła do niego. Będzie szansa gdzieś na jakąś akcję, ale ta piłka nie do końca poleciała tak jak chciał, chociaż jesteśmy już przed polem karnym. Dobry zwód, będzie strzelał i tylko słupek. No ależ pychaki teraz. Jeszcze zwód, jeszcze podanie, jeszcze strzał, no i nic z tego. Dobitka i gol. Mamy 3-0 dla Aki 94. A jeśli dobrze liczę, we wszystkich meczach są teraz zmieniane, więc... Skakać nie będę, chociaż wydaje się, że czwarty pojedynek tutaj, gdzie Grzegorz prowadzi 2-0, prowadził 2-0 i myślę, że tak jest cały czas tak, bo tam były zmiany. Więc w tym wypadku, jeżeli dobrze liczę, to Odra Wodzisław prowadzi jedną bramką, od 3-0 prowadzi AK. Grzegorz prowadzi 2-0, to jest plus 1, a w pozostałych spotkaniach po jednej bramki przewagi Adaminio prowadzi 2-1. A Super Genkaj z Lukasem 1-0.
No i zobaczymy, jak to wszystko się rozwiąże, ale widać, jakie wyrównane obydwie z drużyny. Śliwka teraz w ataku, wrzucenie piłki, będzie gdzieś tam dobitka, nie znalazł miejsca, nie mógł wsadzić nogi i nic tutaj się nie zmieniło. No i teraz Grzegorz w kontrataku, będzie szansa na to, żeby po raz trzeci pokonać bramkarza Odry Wodzisław. Będzie sytuacja sam na sam, przelot, próba, strzał, ale to się nie udało, jeszcze dobitka, ale obok bramki, ależ było blisko, ależ było blisko szczęścia właśnie galaktycznych, no ale muszą się obejść na razie jeszcze z Makiem, jeszcze tu te zawody się nie zakończyły, będą zmiany w tym spotkaniu, także przenieśmy się, pojedynek numer jeden, na razie najwięcej bramek po stronie jednego przeciwnika, ale w każdym momencie Bacaj może strzelić gola i odwrócić tutaj te losy, natomiast bramka pada, pojedynek numer 3, Jadaminio strzela gola na 3-1 z voleja, piękne uderzenie. No i teraz też będę potrzebował matematyka do tych wszystkich wyliczeń. Wracamy. Pojedynek numer 1. Aka blisko gdzieś tam był sięgnięcia jeszcze tej piłki, ale to się nie udało. Tutaj 70. minuta spotkania. Próba gdzieś wyjścia z kontrą Bacaja nieudana. Teraz też podanie nie najlepsze ze strony Aki. I Bacaj będzie przed szansą. Lewa strona boiska. Próbuje gdzieś tam szukać rywala, no ale to się nie udało. Podanie do środka. Kolejny atak Aki, on wie, że nie może odpuszczać. W tym momencie, jeśli dobrze liczę, to mamy znowu remis absolutny w tych całych zawodach. A to spotkanie może się zakończyć jako pierwsze, bo tutaj 76. minuta spotkania. Mam nadzieję, że Kubi jest na bieżąco i weryfikuje te wszystkie bramki, żeby nie było jakichś niedomówień, jakichś problemów z tym, kto w tym spotkaniu ma wygrać. Jest Bacaj sam na sam, ależ to zmarnował! To była ta sytuacja, która mogła dać prowadzenie w tym spotkaniu właśnie galaktycznym. Tak się nie stało. No i teraz z kontrą wychodzi AK-94, no ale już przerwana. Jeszcze raz, złe wyprowadzenie piłki przez Bacaja. Krótkie podanie i tam faul odgwizdany. No i będzie rzut wolny w dobrej odległości do tego, aby strzelić. Natomiast Adaminio strzela bramkę na 4-1 i w tym momencie daje to prowadzenie Odry Wodzisław, no ale zobaczmy na ten pojedynek numer 1 i jak zakończy się ten rzut wolny, jakże to szalenie teraz istotne, uderzenie, ale tylko w mur, jeszcze próba dobitki i gol, mamy 4-0 i znowu absolutny remis. No ależ to słowo dzisiaj często przeze mnie powtarzane, szybko liczę, 5 bramek, 6 po stronie Odry Wodzisław i 6 bramek po stronie galaktycznych, także zapowiada się naprawdę tu bardzo dużo emocji w samej końcówce. 4-1 prowadzi Adaminio, swoją robotę wykonuje najlepiej jak potrafi. 85. minuta w spotkaniu Aki z Bacze. Aka może strzelić, trzeba przyznać, że ratuje swój zespół jak może. Cały czas niepewna jest jeszcze przyszłość Super Genkaja i Lukasa. I może tam się szybko przeniesiemy, tam mecz za dosłownie moment się zakończy, słupek Lukasa! Jeszcze próbował gdzieś tam dobić, ale tylko wybicie. No i Super Genkaj najpewniej już będzie chciał oddalać tylko tą piłkę, żeby utrzymać ten wynik, bo tutaj zwycięstwo jest kluczowe w tym spotkaniu. Gdyby tu stracił gola w ostatniej minucie, to cały plan mógłby się posypać, bo ciężko się spodziewać, że gdzieś tutaj Odra by jeszcze zdołała odzyskać właśnie ten remis. No nie najlepsze wybicie, jeszcze sens daje pograć, wrzucenie piłki, no i co teraz, i bramkarz wyłapuje, także tu będzie koniec. Super Genkaj wygra to spotkanie 1-0, ale zmiana też rezultatu, spotkanie numer 4, Grzegorz strzela bramkę na 3-0, stracił gola również Adaminio, więc szybkie ponowne liczenie, 5-3 w tych meczach i wygląda na to, że ponownie mamy remis w całych zawodach. No Grzegorz jak profesor tu dołożył tylko nogę do piłki. Kubi notuje, Kubi wszystko widzi, cieszę się bardzo. Jesteśmy na pojedynku numer 1. Tu już jest koniec, tu nie ma już nic, 4-0 wygrywa Aka. No to lecimy do Adaminio, bo tutaj mecz, pojedynek jeszcze trwa i to on jest w ataku. Także tam się już nic nie zmieni. 5 bramek po tych dwóch meczach strzelonych na koncie Odry Wodzisław.
Zero straconych w tych dwóch pojedynkach. Ale w pozostałych dwóch, te które trwają, 7 straconych i 2 strzelone, czyli tak jak mówiliśmy, remis. No ale teraz Adaminio przed szansą, żeby przechylić to na własną korzyść i się na razie nie udało. Teraz do prawej strony podaje DM11, no ależ emocji tutaj mamy, tak jak sobie to życzyliśmy. Jest już przed polem karnym, próba gdzieś tam podania, będzie gol, ależ to zmarnował, no sam na sam, no musiał tylko wejść i wykorzystać. Natomiast zmiana wyniku w pojedynku numer 4, Śliwka strzela gola na 1-0 w 90 minucie i to oznacza, że w tym momencie Odra Wodzisław może awansować jedną bramką. No ale teraz szczęśliwi, ale teraz zadowoleni zawodnicy z Wodzisławia, zostały już tylko naprawdę, no można powiedzieć, że sekundy, no minuty te futbolowe, no ale ile tak naprawdę tego czasu? 30 sekund, może mniej, na to by Galaktyści strzelili jednego gola, tylko to ich tutaj uratuje. Jedna bramka da im remis w tym spotkaniu, a na ten moment przegrywają jednym golem. Przynajmniej tak jak ja to liczę, ale Kubi oczywiście to zaraz wszystko będzie potwierdzać. Przejdźmy na pojedynek Adaminio. On pewnie już wie, że musi tutaj jeszcze zaatakować, że to zwycięstwo na razie nic nie daje, że jest za niskie, mimo że 4-2 to nie jest przecież zły wynik. I to jeszcze z DM11. Jest tam blisko, ale się nie udało. No i koniec meczu. No to wszystko w rękach Grzegorza. Wszystko tutaj jest w rękach Grzegorza, bo on strzelił jedną bramkę. Pytanie, czy sobie zdaje z tego sprawę, że on musi strzelić, że on musi przejść do ataku. Ja cały czas czekam na 100% potwierdzenie od właśnie Kubiego, czy faktycznie tak jest, że gol musi paść właśnie dla Galaktycznych, ale wydaje mi się, że jest 8-7, ten mecz zakończony, szybkie liczenie goli. I to jest tak, 4 w pierwszym pojedynku, 1 w drugim, 5 bramek, 2 bramki w trzecim, 7, 1 bramka w czwartym, to jest 8, natomiast na koncie Galaktycznych 7 goli, także tak się właśnie stało. Odra Wodzisław wygrywa jedną, jedyną bramką z Galaktycznymi i to bramką strzeloną przez kapitana tej drużyny w 90 minucie meczu. Chociaż oczywiście mówić o tym, że to Śliwka wygrał ten mecz, to chyba powiedzieć trochę za dużo, bo to co robił AK, 4 gole strzelone, super Genkai, według mnie dosyć niespodziewanie ogrywa Lukasa. No i to też przebudzenie DM-a, że potrafił strzelić dwie bramki, to wszystko złożyło się na to, że to Odra Wodzisław zagra w finale. Tak więc nie mamy dominacji grupy B i będziemy mieli dalej pojedynki pomiędzy grupami. No Odra Wodzisław, pamiętam jak Śliwka mi mówił przed sezonem, jak jeszcze nie wiedział, że będziemy grali drużynami Authentic, myślał, że Dream Teamem, że Odra idzie po zwycięstwo. Później starał się zmieniać to wszystko, no ale teraz już Śliwka i cała drużyna Odry Wodzisław wie, że są co najmniej wicemistrzami Ligi Pro Perform. Przepraszam przy okazji, że się nie przywitałem z czatem. Oczywiście witam bardzo serdecznie, witam Mańka. No i on tutaj odetchnął chyba z ulgą, bo faktycznie było bardzo, bardzo blisko, aby on musiał toczyć swój pojedynek z Davidao. Ja nie mam wątpliwości, że oczywiście mógłby stanąć na wysokości zadania, ale stres i nerwy, to by była właśnie próba nerwów, te decydujące jedno, jedyne spotkanie, gdzie i koledzy z drużyny i wszyscy dookoła oglądają ciebie, jak będziesz to rozgrywał. No niesamowite były te zawody, szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia, który pojedynek bym wybrał jako ten the best of the best, ale obydwa po prostu były świetne. Mam tylko nadzieję, że nie dojdzie tutaj do jakiejś jeszcze stysji, jakichś negatywnych rzeczy, komentarzy czy czegokolwiek tego typu, ale fakt faktem, ostatnia bramka, która dzisiaj pada, to jest 8 dla Odry Wodzisław w tym spotkaniu, w tym całym meczu. Strzelają Śliwka w 90 minucie spotkania. No nie mogliśmy sobie chyba wymyśleć lepszego scenariusza, a działo się tak dużo, że właściwie mogłem zostawiać multi relacje, czyli te 4 okienka meczowe na całych zawodach. No dobrze, no to teraz tak. Ja muszę się przetransportować na salę konferencyjną, gdzie już jest Kubi. Także spróbuję. Mam nadzieję, że nie wywali mi połączenia, bo ja z Kubim to najlepszego połączenia zazwyczaj nie miałem. Ale jest i Kubi. Witam cię bardzo serdecznie, Kubi. Ja już staram się wszystko ustawić, żebyś był ładnie widoczny. Widzę, że pięknie jesteś ubrany. Jak zawsze. Jak zawsze, dokładnie. Także przez chwilę będzie biały ekran. A może nie będzie. To może lepiej.
ładnie wygląda na prawie. Tak, ale ten zaraz będziecie mogli oczywiście Kubiego zobaczyć. Ja po prostu potrzebuję jakoś to wymyślić, żeby to zrobić jakoś ładnie. Tak, czyli... A ja się chętnie przywitam z wszystkimi widzami, także witam wszystkich tutaj. Mega, mega mecze, mega emocje, walka do ostatniej minuty i walka o każdą bramkę tak naprawdę. Możesz przegrywać 3-0, a twoja bramka na 3-1 daje zwycięstwo całej drużyny. To jest coś pięknego po prostu, nie? Oj, to prawda, to jest coś pięknego. Ja nie spodziewałem się, znaczy powiem tak, no skłamałbym, gdybym powiedział, że się nie spodziewałem tutaj takich emocji w tym spotkaniu, bo się spodziewałem, natomiast martwiłem się, czy na pewno one będą, czy czasem jakaś drużyna jednej nie zdominuje z drugą i tak dalej. Tak się nie stało. Drużyny wykonały fantastyczną robotę dzisiaj. Spisały się na medal, absolutnie. Tu nie ma żadnych dwóch zdań. I jednej, i drugiej należą się wielkie, wielkie gratulacje. A ja już dosłownie kilka sekund i będziemy mogli oglądać tego wspaniałego Kubiego. Proszę bardzo, jest i z nami Kubi, może nie do końca ładnie to zrobiłem, już poprawiam, bo jakieś takie zmazy są, a przecież on żadnych zmazów nie ma. Może to może jednak tak, taki mój wygląd niestety. Pewnie rzeczy nie oszukamy. Nie? I teraz powinno być już lepiej. Także tak, witam cię Kubi jeszcze raz, tym razem na już wizualnie również. Ty oglądałeś ten mecz z pozycji kibica, no pół, bo wiadomo, przygotowywałeś już losowanie i tak dalej, to też jest zajmujące. Tak jest, dokładnie. Czekałem z naszymi magicznymi jajkami, także mamy tu tak dwie drużyny, które powalczą o trzecie miejsce, będą losowane z brązowych, no i dwie złote, czyli będą losowanie finałowe. Wszystko jest gotowe, wszystko już czekamy, także to jeszcze chwilka, a odnośnie meczy to naprawdę mecze godne półfinałów, bym powiedział, że nawet finałów, ale co nas czeka jeszcze, także będzie się działo na pewno. Oj, to prawda, bo zarówno i to pierwsze dzisiejsze półfinałowe spotkanie i to drugie mogliśmy określić mianem takiego małego finału, absolutnie, a ja tylko pokrótce opowiem, jak będzie przebiegało losowanie, chociaż tylko w sumie szczerze powiem, Kubi, żeśmy ze sobą o tym nie rozmawiali chyba od tygodnia, ale ogólnie losowanie będzie przebiegało tak, mam nadzieję, że nie powiem niczego złego, że najpierw Kubi będzie losował dwie kuleczki z tych drużyn, które będą grały o trzecie miejsce i drużynę, którą wylosuje jako pierwszą, to ta drużyna będzie wybierała jako pierwsza swoją drużyną, którą zagra i przypomnimy, że nie może już wybrać drużyny, na którą zdecydowała się wcześniej, a później zrobimy to samo już z kuleczkami dotyczącymi finału. Zgadza się, Kubi? Dokładnie wszystko tak, jak powiedziałeś. Losujemy najpierw o mecz o trzecie miejsce. Drużyna, która pierwsza będzie, jest gospodarzem, czyli ma wybór pierwszy, jeśli chodzi o drużyny, trzy puli. Druga, czyli ta, co już będzie gościem, no zostanę jej wtedy dwie drużyny tylko do wyboru, także tak to będzie wyglądało. Potem przechodzimy do finału i wszystko analogicznie tak samo, więc wszystko jest jasne, jeśli o to chodzi. Więc jeśli będziemy gotowi, to możemy startować. No, ja myślę, że jesteśmy gotowi, tym bardziej, że co prawda temperatura spada w moim studio, ale wciąż 28,5 stopnia. Jak widać po mojej twarzy. U mnie, wiesz, powyżej 20 stopni już jest temperatura topnienia, także wiesz, tak, o co chodzi. Masz więcej do przetopienia, rozumiem. Jest trochę tego, także komora jest pusta, zaczynamy zwolnienie blokady. Także patrzę z przodu, nie wiem co się dzieje, nie wiem kto gdzie jest, w jakiej kulce. Także niech będzie to ta. Odkładam drugą na boczek. Albo nie, źle, potem powiedział, że nie widziałem, że oszukałem to. Jeszcze raz. No dobra, biorę tą, trzymam tak, górze. Pamiętaj, że wszyscy nam na ręce patrzą teraz od takiego czasu. Właśnie wiem. Dobrze, że te przelewy nie mają ten wglądu. Mamy freestyle crew, może być trochę odbicie lustrzane. Jest idealnie, ale jest bardzo dobrze. Jest freestyle crew, także freestyle crew będzie gospodarzem meczu o trzecie miejsce. Dla formalności oczywiście pozostało też otworzymy, żeby nie było, że były dwie freestyle crew, bo chłopaki przelali więcej. Mamy tu oczywiście ekipę galaktycznych, którzy są gośćmi i będą czekać na wybór. Oczywiście terminy wyboru podamy prawdopodobnie w podobny sposób, jak to było w półfinałach, czyli drużyna
Pierwsza będzie miała czas do wtorku, żeby wybrać, a drużyna gości do środy, żeby drużyny mogły się oswoić swoimi drużynami i przetestować wszystkie możliwości, warianty, bo jednak już mecze są ostatnie o najwyższą stawkę. Także co, przechodzimy chyba do losowania finałów. Zgadza się. Także mamy złote kulki, losujemy. Mamy dzieci z Pet Michaela oraz Odrę. I tak, bierzemy jedną. Ciężkie, mega, ale no niestety, takie jest życie. Mamy drużynę, gospodarzy w finale. Są to dzieci z PS My Club Polska. Także to będzie gospodarz, który pierwszy wybierze swoją drużynę. Dla formalności oczywiście. Zalosuję jeszcze tą kulkę. Dobrze zamieszaj. Zamieszam jeszcze w finale. Może jeszcze, może jakiś coś mi zabrzęczy w telefonie, nie wiadomo. Może jakiś szybki blik. Może nagle się pojawi coś innego. E-futbolista na przykład. Mamy zwycięzców drugiego półfinału. Odra Wodzisław, która będzie gościem finału. Oczywiście na neutralnym terenie, ale formalnie będzie gościem, którzy będą mieli drugi. No jest. Jako drudzy będą wybierać drużynę. No i powiem ci, tak. że wyjątkowo nie było żadnych spadków. No ci powiem, bo u mnie też nie. Ogólnie od jakiegoś czasu też nie ma spadków, więc... To jest niesamowite, ja muszę wam powiedzieć. Niektórzy, co byli na przykład przy losowaniu 4 miesiące temu, jak zaczynaliśmy Liga Pro Perform, że Kubi jest jedyną osobą chyba, z którą jak się łączy na Discordzie, to mi się cały OBS wali. Za każdym razem są jakieś czerwone. Nie mam pojęcia, czemu tak się dzieje. Może po prostu niezgodność sieci czy coś, ale faktycznie zawsze są jakieś skoki. I mi się wydaje, że to chodzi, wiesz, no, ten tak zwany angielski internet, który, wiesz, działa arabski, na różne łącza, arabski. Więc... Angielski działa dobrze, arabski działa źle. Arabski, no, a wiadomo skąd tutaj leci, no nie wiem co mi tu podłączyli, no tak jest, no niestety. Ale faktycznie teraz jest idealnie, ale tylko na ale tym. Może wiesz dlaczego, bo teraz aktualnie z laptopa jestem, a zawsze rozmawiamy to prawdopodobnie jak jestem na telefonie, więc może to w ten sposób coś jest nie tak. Chociaż z jednej sieci Wi-Fi, ale no widocznie w telefonie jakieś małe różne się kręcą. Mogą być różnice, to prawda, bo ja przez telefon, jak na przykład łączę się przez Discord nawet z innymi osobami, to chociaż ja akurat nie korzystam z Wi-Fi w ogóle w telefonie, taka jakaś zasada, ale to już mało istotne. Kubi, no powiem ci szczerze, naprawdę bardzo się cieszę, bo nie ukrywam, że niektórzy też to wiedzą, że podcięte skrzydła miałem przez ostatni tydzień wydarzeniami, które się działy wcześniej, tą taką według mnie toksycznością w Proper Four i miałem myśli, że nawet też Kubi mówiłem, skończmy te półfinały, te finały i ja miesiąc nie wchodzę na Discord, wyłączam się w ogóle i tak dalej. Natomiast bardzo się cieszę, że doszło do tych półfinałów, bardzo się cieszę, że te drużyny zagrały, bo pokazały kawał dobrego e-futbolu, mimo że tutaj Grzegorz też mówił, że nie będzie występował już w Lidze Proper Four razem z Adaminio. Cieszę się, że mimo wszystko byli, bo tutaj też był pokazany kawał dobrych zawodów. No zresztą, co tu dużo gadać, akurat Grzegorz i Adaminio to wygrali w drużynie galaktycznej, czyli ci... No wiesz, na pewno super osoby, mega postacie, no i przede wszystkim bardzo dobrzy zawodnicy, więc no szkoda jakby ich zabrakło w naszej lidze, ale z drugiej strony też niestety nikogo na siłę nie będziemy trzymać, wiesz, jeśli komuś coś nie odpowiada, jeśli się ugada, że tak powiem, z kapitanem i no, zrezygnuje, no to no niestety, no... Krzyż na drogę i powodzenia. No. Naprawdę tak. Szkoda, jeśli by odeszli. Mam nadzieję, że zostaną. Zobaczymy, co przyniesie drugi sezon. Tak jak mówię, potrzeba nam będzie jakichś dwóch ludzi trochę do ogarniania z pewnych spraw. Jeśli będziemy chcieli wprowadzić kilka nowinek, oczywiście, o których rozmawiamy sobie na bieżąco i jakieś tam się pomysły głębią w głowie. Nawet bez nowinek. Przepraszam, że ci w zdanie wchodzę, ale nawet bez nowinek, bo już teraz. Nawet bez nowinek, ale no wiadomo. Chcielibyśmy też no, nie stać w miejscu, tylko ciągle się rozwijać, ciągle coś dodawać, więc jeśli jest dużo roboty teraz, a jeszcze chcemy coś więcej ekstra, więc potrzebna nam będzie pomoc. Oczywiście CV razem z numerem konta będę podawał na który mail i tak dalej, także wszystko dogadamy. Jak się pewnie domyślacie, co też zaznaczałem na czacie, nie udał się nasz pomysł z tym, żeby przyciągnąć jakichś sponsorów i tak dalej, ale z racji tego, że większość w tej lidze
mimo wszystko bawi się bardzo dobrze i dużo ciepłych słów usłyszeliśmy, to oczywiście będziemy ciągnąć pomysł dalej. Tylko tak jak mówię, są niezbędne osoby, bo tu nie ukrywamy, że te 4 miesiące były dla nas, bo to już powoli to będziemy podsumować, bo za tydzień to już mecze trzecie miejsce i finał i bardziej będziemy gadać o zwycięzcach, a dzisiaj mamy taką sposobność, że możemy sobie pogadać we dwójkę i przemówić do was, że pracy było naprawdę dużo. To jest cały etat, to jest dosłownie cały etat pracy nad tym i taki projekt nie był stworzony. Nie ukrywajmy też, że no, praca, czas i do tego jeszcze jednak finanse, które w jakiś sposób też uderzyły w nasze portfele. Nie chodzi o to, że jesteśmy mega stratni, czy jakoś nas, nie wiem, nie mamy na chleb czy coś. Zakładaliśmy, że będą. Ale niestety wygląda to tak, że my nic z tego nie mamy, a jeszcze dokładamy, chociaż niektórzy mogą pomyśleć, kurde, ale pieniędzy, ale zrzutek było, czy tego wpisowego, to pewnie tyle kasy będzie. No niestety ta kasa idzie wszystko na różne programy, na różne licencje, na chłopaków, którzy komentują, no robią świetną robotę, a tak naprawdę też nie jest adekwatne pieniądze, które powinni zarabiać, bo dla mnie to powinno stać więcej, no ale niestety na razie więcej nie możemy zaoferować. Więc jest jak jest, ale no postaramy się, żeby to jednak ta stawka dla chłopaków, dla Matiego, dla Gronkiera i może jakiś ktoś się pojawi jeszcze, troszeczkę więcej, żeby chłopaki, którzy no muszą poświęcić też swój czas prywatny, no bo jednak to nie jest tylko włączenie, nie wiem, YouTube'a i wzięcia 4 linków i opowiedzenia sobie o 4 meczach. No nie, no bo to jednak jest kupa przygotowań, które nikt o tym nie wie, bo to wszystko jest, że tak powiem, za sceną się dzieje, więc chłopaki siedzą czasami parę godzin, żeby to wszystko ogarnąć, żeby przygotować różne grafiki, działamy, więc to jest trochę czasu, a tak naprawdę no nie są to jakieś kokosy, za które, że tak powiem, no możecie w jakiś sposób podrasować wasz własny budżet, więc plus jest taki, że w moim przypadku dzięki tym wpłatom za komentatorkę będziemy mogli podłatać budżet na nagrody. To jest ten plusik, bo to tak troszeczkę będzie działać, ale tak jak mówię, my też zakładaliśmy, że będzie brakować, my żeśmy policzyli na początku, co znaczy, my jeszcze pisaliśmy na grupie kapitańskiej, jakie będą koszty. Te koszty delikatnie wzrosły, bo tak zazwyczaj jest. Natomiast Mów. Natomiast oczywiście mówię, my też nie jesteśmy osobami, które lubią się żalić, ile tu mamy roboty. No chyba, że ktoś faktycznie do mnie na priv pisze, jaką to słabą robotę robię, no to wtedy wkurzam się i mówię wszystko jak jest, ale ogólnie... Już będziesz nie wyciągać naszych rozmów prywatnych. Ale ogólnie chodzi o to, że naprawdę jest sporo roboty, tym bardziej jak wiecie, ja we futbol nie gram, ale po prostu mam masę znajomych, kolegów, nawet przyjaciół w starym PES-ie, w tym e-futbolu. My jak żeśmy tworzyli tą ligę, to był taki jeden z głównych argumentów, że kurde, szkoda tych ludzi. Wielu z was ma konsolę tylko po to, żeby grać w e-futbol, a e-futbol wam nie zaoferował czegoś, co według mnie wam się należy, czyli porządnej rozgrywki. Nikt FIFA przecież nie będzie grał. Niektórzy wydawali kupę kasy, żeby kupić sobie super telewizor, super konsolę nową, bo nadchodzi e-futbol, nie? A teraz... Pozdrawiamy Kubę Makusa. Tak jest, i do Manolo, także chłopaki, bawcie się dobrze dalej. Czekajcie, to nadejdzie, jeszcze trochę, dajcie im szansę. Natomiast... Już jest iskierka nadziei, był przez chwilę, więc działają cały czas. Co prawda nie za szybko, ale jak to mówię, lepiej powoli, a dobrze niż na wariata. No. Natomiast oczywiście wielu może się nie podobać to, że gramy na przykład Authentic. Mimo, że to było głosowanie i tylko chyba dwóch kapitanów, z czego jeden kapitan już nie jest w lidze. Dwóch kapitanów było za tym, żeby grać DT, reszta za Authentic. W trakcie się zmieniło, także, bo jednak wolimy Dream Team. Nie głosujcie na Dream Team, bo już wiecie, co się dzieje z jednym kapitanem, który głosował na Dream Team. Tak, komplika nie wysyłał. Natomiast wiele rzeczy jest, z których nie da się dogodzić każdemu. Od tego sobie zdawaliśmy sprawę, większością mieliśmy się nie przejmować. Jak to mówiły jakieś osoby, które były mi w jakimś sensie bliższe, że znamy po prostu je lepiej, to na pewno trochę bardziej bolało, bo też to nie jest tak, że koło nas przechodzi wszystko jak koło wiatru, to wszystko na nas wpływa. Mówię to, że przez tydzień teraz nie było postów, nie było zaangażowania. Czy powiem szczerze, że to też wypłynęło z tego, że mi się zmieniło trochę stanowisko w pracy. Ja po prostu nie miałem na to czasu. Ja pracowałem po 11, po 10 godzin, sobotę też pracowałem. I też ja też byłem na urlopie, nie? Także dwa tygodnie mnie nie było praktycznie w ogóle. Tak, a też sobie założyłem już w czerwcu, że
No okej, okay, proper for, ale jednak mój dom rodzinny jest ważniejszy, bo ja każdą wolną chwilę poświęcałem na to, żeby otworzyć kompa, żeby robić, przygotować grafiki, robić statystyki i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że może się, bo wielu ludzi z was coś robiło, jakieś przygotowało rozgrywki i tak dalej, ale zdecydowana większość nie. No i ci, co tego nie robili, to wiedzą, że nie wiedzą o tym, ile to czasu zajmuje. Ci, co robili, to wiedzą, ile może to zająć, ale na taką skalę takich rozgrywek to sami dobrze wiecie, że tylko E-Liga robiła, a E-Liga miała bodajże 6 czy 7 osób i drużyn było 8, co prawda to było 11 na 11, no ale to nawet chyba tym bardziej, bo jeden link dostawali, w sumie dwa linki, bo ale takie same dostawali od drużyny i prowadzili mecze, także skala wydaje mi się jest podobna. W warunkach growych, czyli samej gry, na którą gracie, dużo większe mamy problemy, jak sami dobrze widzicie, bo czy serwery i tak dalej. Zresztą w 11 na 11 wywali jednego gościa i grało się dalej, tak? Tutaj wywali jednego gościa, no już są problemy. Natomiast założyliśmy też, że będziemy konsekwentni, że jeżeli jakąś drużynę ukaramy, czy po prostu zdecydujemy o jakimś werdykcie odnośnie jakiegoś meczu, to będziemy tak samo traktować we wszystkich innych meczach. I tak robiliśmy. I czy to jest słuszne, czy nie, czy komuś się to podoba, czy nie, to najważniejsze, że to było konsekwentne. I jeżeli mógłbym się cofnąć w czasie, nie zmieniłbym ani jednej decyzji, którą żeśmy podjęli. No, dokładnie. No niestety, no musimy to jakoś trzymać, bo nie możemy puścić czegoś raz, bo wtedy zacznie się lawina, która może nie mieć końca. Ciągle będzie co tydzień, co spotkanie, jakiś problem, który no, nikt nie będzie wiedział, jak rozwinąć. Jeśli raz komuś coś pozwolisz, to zaraz następni przyjdą, im pozwoliłeś, czemu na mnie i tak dalej. Więc trzymamy się jednego. Jest jak jest. No wiadomo, zawsze w różnych sytuacjach jedna osoba, jedna strona jest w jakiś sposób no, tym poszkodowana. Chociaż no, nie, było sytuacje, które no, były klarowne do jasne, decyzji, dokładnie. Tak? Nie było sytuacji, których, no nie wiem, my tylko wypodaliśmy jakieś własne oceny czy własne decyzje. Po prostu my się kierowaliśmy tym, czym się ma kierować ta liga, więc mniej więcej wszyscy wiedzą, jak to działa. I zgadza no, się. Nie powinno być niektórych sytuacji, no ale wiadomo, końcówka sezonu, emocje i może to zadziałało na co niektóre ekipy i tak dalej. No niestety, no, taki jest sport, może nawet wirtualny, ale to jednak jakiś sposób rywalizacja. No zgadza się, błędy zdarzają się wszędzie. Ja uważam, że my akurat w tym aspekcie nie popełniliśmy błędów, powiem więcej. My na przykład popełniliśmy błąd, bo zgubiliśmy dwie kary. Ja ich się doszukałem, nie dzisiaj wiem, jakie to są kary, to jest akurat bez znaczenia, bo nie były to kary walkowerem, a zawieszeniem za mecz, za walkover. Kto jest zainteresowany, to wie, jakie spotkania chodzi, ja nie będę już tego wyciągać, bo sezon zasadniczy już się dawno skończył, ale nie wpłynęłoby to w żaden sposób na wyniki spotkań. Zdarzało nam się pominąć, bo tyle było pracy, nie dlatego, że nas nagle my żeśmy zniknęli z ligi. Często jak były dyskusje na Discordzie, to my nie mieliśmy czasu pisać na Discordzie, bo żeśmy pracowali na komputerach po to, żeby przygotowywać rzeczy właśnie pod ligę. Dlatego my potrzebujemy przynajmniej dwóch, trzech osób, którym damy po prostu część rzeczy, które my robimy, żeby uzupełniały co tydzień. Jeżeli rozłoży się tą pracę na więcej osób, to ona nie będzie tak obciążająca. A ja już na przykład nie chcę, żeby ona obciążała mój dom, żeby to nie wpływało na mnie prywatnie, tak? I dlatego potrzebujemy was po prostu i tyle. Nie pieniędzy, z pieniędzmi sobie zawsze poradzimy, tak? Nikt tu też nie gryzie ścian, tynków ze ścian i tak dalej. Zresztą ja dzięki Matymu Playerowi, dzięki zrzutce, na której wpadł pomysł Sieja, zorganizował ją Kubi, to ja mam dużo do jedzenia, bo ja mam dużo lamp do zjedzenia dzięki Mati Playerowi, monitor, biurko mam do zjedzenia teraz, także jak coś jest, co jeść, ale potrzebne są po prostu ręce do pracy, nie ciężkiej, ale jednak pracy. Dokładnie tak jak mówisz, no potrzebne nam parę osób, które będą na bieżąco dostaną po prostu, no nie będą to jakieś mega duże zadania, ale po prostu takie kurde, no takie rzeczy, które no musimy na bieżąco robić, a które w jakiś sposób zabierają nam czas, bo nagle dochodzi nam coś nowego, coś innego i no i automatycznie my musimy się zająć czymś nowym, a już musimy resztę też ogarniać cały czas, więc żeby to wszystko było cały czas na bieżąco i płynnie i tak dalej, to na pewno mile widziane będą osoby, które no, w jakiś sposób też się zgrają z nami i no, nie stworzymy nic, że tak powiem, złego, toksycznego. Także no, miejmy nadzieję, że to będzie fajna współpraca. No bo też jak ktoś ma przyjść i po prostu być, ma być, no to też to się mija z celem. Nie?
I teraz jeszcze odniosę się do czatu. Pytanie jest od Slifera dla Kubiego. A jak już tak gadacie, to ile Kubi dostałeś lewych przelewów? No nie możemy tego zdradzić chyba. No, ale to mam mówić, ile cyfr mogę powiedzieć, bo to tak wiesz, między 2 a 3 cyfrowa liczba, tak powiem, przelewów, nie? Także sobie wyobraź, co się dzieje. No i według telewizji Wild Esport Clan to oni wygrali ligę? To są różne telewizje, tak. I różne ogólnie, opinie. Ogólnie tak, ogólnie mam za ISM umówiony jestem, że oni finał mają niedługo i pierwsi wybierają drużynę i mogą sobie wziąć nawet Dream Team No Limit, także... I grają sami ze sobą o pierwszej tak. Miejsce. Grają, mają 8 osób w drużynie i grają 4-4. I kto by nie wygrał, to i tak wygra i ten futbolista, więc po prostu no, dla chcącego nic trudnego, więc jakby któraś drużyna była zainteresowana współpracą, to też nie ma problemu. No i Rikota przypomina, czyli Marek OTT, Kubi, to też bardziej też do ciebie, że chciałby przypomnieć, że zaczynamy karierę w NHL, ale to w listopadzie. Ja będę kontynuował oczywiście, a Kubi już na poważnie będzie rozpoczynał. Tak, to tak, prawda? Tak, no... Ja na razie tutaj z tego miejsca pozdrawiam moich kompanów z Diablo, także wielkie pozdrowienia dla Radzia Nekromanty, w tym momencie Czarodzieja i Grzybka naszego, który jest aktualnie Nekromantą, także dzisiaj może gdzieś pochodzimy trochę, jakieś twierdze i inne sprawy, także będziemy się słyszeć wieczorkiem, także tyle ode mnie. Tak, i będziemy kończyć powoli, bo ja też chcę się schłodzić. 28,5 stopnia mam, idę się schłodzić do pomieszczenia drugiego i też jakby ktoś nie miał dość mojej mordy, to ja zapraszam oczywiście na swojego Twitcha, gdzie z godzinkę dzisiaj pogram dalej w Final Fantasy 16, także gorąco zapraszam. Z mojej strony powiem jeszcze tyle, że ślicznie dziękuję naprawdę raz, że wszystkim, którzy byli na meczu, dzisiaj bardzo dużo ludzi oglądało transmisję, a dwa za te wspaniałe zawody, bo i pierwszy półfinał i drugi półfinał był godny właśnie tych półfinałów. Nawet minus 10 kilo. Nie no, a wam powiem, że z urlopu wróciłem to nawet minus pół kilo, także można urlopować na spokojnie. Dobrze się nawadniałem, cały czas byłem nawodniony przez całe 2 tygodnie. To ile kilo minus? Pół kilo. Pół kilo, czyli jedną flaszkę wyrzucił z plecaka i było pół kilo mniej. No, powiem tak, no po prostu zważyłem się przed wylotem w ubraniu, a później bez ubrania i wyszło, że ze schudłem, więc trzeba szukać pozytywów, nie? Oczywiście pozdrawiam chłopaków, z którymi miałem okazję się spotkać, naszych szacownych bratów wszystkich, więc miło było się spotkać. Może w przyszłości, nie wiem, jakiś offline czy coś, to może w większym gronie się spotkamy, tak jak to było czy w Toruniu, czy w Żelowie. Także może ta przerwa coś się wymyśli, może jakiś offlining czy coś. Oczywiście my byśmy mogli cokolwiek pomyśleć, tylko że ja niestety nie jestem na miejscu, nie jestem w stanie organizować takich rzeczy, no bo jednak to jakaś sala, czy to jakieś, wiadomo, jakiś bar, no nie wiem jak to działa, co jakieś gamingowe takie miejscówki, no to wiadomo, trzeba to wejść, sprawdzić, pogadać, umówić się i tak dalej. No niestety ja tutaj z Anglii to ciężko mi będzie operować w takim czymś. Mariusz, też mu potrzebujesz, wiadomo, trochę odpoczynku, więc oj, nie tak. Wiem, czy coś nam się uda zrobić, ale nie zamykamy się, że nie. Ale oczywiście są chłopaki, którzy, tak jak Wild Gamers, może coś wymyślą w Toruniu, może ktoś inny no tam w Zelowie. Także Kwiecień chce coś robić w Zelowie, o ile dobrze patrzyłem gdzieś na Facebooku, to Kwiecień chce coś w Zelowie robić, ale również przypomnę, że StarSN robi cały czas turnieje w Warszawie, tylko że one są tylko w Warszawie, są mniejsze trochę, co prawda, ale też robią te turnieje offline'owe, więc gorąco zapraszam, zachęcam i na pewno coś takiego będzie. Czy my zrobimy? Chcielibyśmy na pewno, ale tak jak mówię, po 2 lipca to jest totalny off, to ja wyłączam wszystko i mnie nie ma przez miesiąc w ogóle na tym, to czy tak, czy siak, tak będzie. Później w sierpniu już będziemy nadrabiać z tą serią, która już była wypuszczona na Facebooku, jeżeli chodzi o szacownych braci. Będą wszystkie drużyny, które oczywiście zechcą w tym uczestniczyć. Przynajmniej 2 zawodników z każdej drużyny będzie przedstawionych, ale to dopiero w sierpniu, bo my naprawdę potrzebujemy po prostu pauzy. Nie, no dokładnie, no teraz jest czas tym bardziej wakacyjny, no to wiadomo, że ciężko będzie cokolwiek no, działać, robić, no bo nawet tego odbioru też nie będzie, no bo każdy już będzie trochę chciał odpocząć, odetchnąć, więc też no, robić lepiej w momencie, kiedy jest sezon, jest gra, więc każdy się na tym skupia i no wiadomo, jakiś tam odzew
też większy. A to i dla was odpoczynek. Na razie czekamy na kopy, może. Czy ogólnie czekamy na Konami, czym nas zaskoczy, bo sami jeszcze dobrze nie wiemy, czego tak, się spodziewać. I jeszcze potwierdzę przy okazji tak, Rikota z wzajemnością, z ogromną wzajemnością, natomiast to jeszcze raz powiem, żeby też było jasne, jeśli jakimś cudem by się zdarzyło, że Konami by wprowadziło tryb 11x11, to oczywiście Liga Pro Perfor przekształci się z automatu w Ligę 11x11 z tą całą otoczką, bo to... Na Ligę Proper 11. Proper 11 będzie wtedy, tak. Nie, nazwa zostanie, nazwa już jest historyczna, także udał się ten pierwszy sezon bardzo dobrze. Było naprawdę, już pominę te opinie, że słabe jest to, co robimy, bo takie też dostaliśmy, ale ogólnie rzecz biorąc, ujmując, to i tak było dużo mniej tych problemów, niż ja myślałem, że będzie. Myślałem, że to w ogóle wyjdzie katastrofa, bo projekt był bardzo trudny i dużo ludzi trzeba było, dobrej woli waszej, żeby ten projekt się udał. Wychodziło lepiej, gorzej i tak dalej, ale wychodziło. No są drużyny, które nas olały, lekko mówiąc. Czy z jakichś tam względów prywatnych, czy nie, to nie ma dla mnie znaczenia. Olanie, dla mnie to zawsze olanie, ale to już ich sprawa. Natomiast ja się cieszę, że zdecydowana większość sprostała zadaniu i że udało się ten projekt dociągnąć do końca, bo tak już jest, zostały nam dwa mecze już i to już jest koniec. Także fajnie. Fajnie to wyszło, Kubi. Dla nas to jest sukces, ponieważ no zaczynaliśmy ligę, było praktycznie 120 graczy i teraz jakby tak policzył transfery wszystkie, które były w połowie, no to jest jakieś 140, może coś koło tego graczy, którzy rozegrali coś, nie? Którzy brali udział w naszej lidze, więc to jest naprawdę dużo, tak? Patrząc, że są różne ligi singlowe i tak dalej, gdzie grają po 15 osób, czasami tam więcej, czasami mniej. To tak wygląda i zazwyczaj są to te same osoby, które biorą udział w kilku ligach naraz i tak naprawdę no jest tam może suma ogólnie jakby tak podliczył wszystkich graczy, no to jest 40, 50 może, bo jeden lubi to, jeden drugi woli tamto, to tak to mniej więcej wygląda, a tu u nas jest 140, 130 grających zawodników, którzy wiadomo tworzą drużynę, no ale no to jest dla nas na najlepsze, tak, taka jakby to powiedzieć, w jakiś sposób nagroda za tą pracę i to wszystko. Jeśli wam to się podoba i chcecie dalej z nami tutaj być, no to my jesteśmy jak najbardziej zadowoleni, będziemy się starać, żeby to wyglądało jeszcze lepiej. Wiadomo, my wiemy, co było nie tak, my wiemy, co trzeba poprawić, ale do tego jeszcze wiadomo, że trzeba coś dorzucić ekstra, żeby to było jeszcze lepsze. Także zobaczymy. Także klasycznie. To jak? Pomożecie? Takie, zaraz zrobię ten zrzutkę. No. Nie, tak jak mówię, pieniądze nam nie są potrzebne, po prostu potrzebujemy do pracy. Dokładnie tak, no bo tutaj my sobie radzimy w jakiś sposób, nie potrafimy, nie musimy wydawać pieniędzy na różnych grafików, na montażystów i tak dalej, no bo jednak sami to ogarniamy, więc no my sami, tak? A że jest to proste, Kubi sam się może też przekonać, bo no dokładnie. My korzystamy naprawdę z prostych programograficznych i naprawdę przekazać komuś jak, co i jak tutaj zrobić z gotowych szablonów, to jest 5 sekund, więc nie należy się niczego bać. Ja powiem ogólnie, w czym byśmy potrzebowali pomocy. Będziemy potrzebowali pomocy przy właśnie aktualizowaniu grafik, czyli wpisywaniu statystyk, czyli normalnie się wchodzi w program graficzny, on jest w sieci, także tutaj dostęp mamy do niego, mamy wolne sloty dla ludzi i tak dalej, i trzeba po prostu cyferki uzupełniać o dane, które są z Excela, bo ja już statystykami z Excela się zajmę, bo mi to idzie z automatu, ja to zawsze szybko robiłem i to jest dla mnie krótka piłka. To potrzebujemy osoby do tego, potrzebujemy osoby, która by stale coś wrzucała na social media. My oczywiście chcemy zrobić grafik, mieliśmy już zrobić teraz, ale to się nie udało. Chcemy zrobić grafik, żeby każda osoba miała jakiś tam dzień, gdzie wrzuca jakieś posty i tak dalej, bo mamy masę pomysłów, jakie posty wrzucać, ale nie mamy czasu, żeby to robić. Też bardzo by nam się przydał komentator albo osoba, która byłaby chętna komentować. Tutaj uśmiecham się do RZD DJ, bo raz z nim komentowałem, wyszło mu świetnie, także czemu nie spróbować. Zawsze macie pełne wsparcie i tak dalej. To może też potwierdzić El Komentarista, który był w szoku, jak ja mu przesłałem całą paczkę z ustawieniami OBS-a i tak dalej, bo jest z automatu OBS mu się ustawił, tak jak ja mu wysłałem, także wszystko miał poustawiane, nie musiał za dużo nad tym już więcej pracować. Także
takich osób głównie potrzebujemy, żeby się podzielić, żeby to... Rafał pyta, czy będzie Liga Coop. Znaczy, nie wiemy, co nam Konami zaoferuje i jeśli będzie ten Coop, to prawdopodobnie będziemy myśleć w jakiś sposób, żeby go może wkomponować w te rozgrywki, może coś jakoś urozmaicić, ale też no, my nie mówimy jak co i, bo nie wiemy tak naprawdę. No, Coop może był, może będzie, nie wiadomo, może będzie 11, na 11, no to nic nie wiemy, więc jeszcze mamy 3 miesiące, a 3 miesiące Konami może równie dobrze wyłączyć serwery i powiedzieć, że grajcie sobie offline i tyle. Także my nie wiemy nic. Też, żeby było jasne, my też oczywiście hipotetycznie rozmawiamy ze sobą na różne ewentualności. To nie jest tak, że my czekamy do ostatniej chwili i wtedy się zastanawiamy. I my żeśmy rozmawiali na temat Coopa. Jest dużo rzeczy, które byśmy musieli pozmieniać, żeby wprowadzić Coopa. No przede wszystkim też samo Konami by musiało też zrobić Coopa na normalnych drużynach, bo ja tak jak pisałem na grupie kapitańskiej, nie wiem czy dotarło do was, ale też na jakiejś transmisji, że Dream Team na dzień dzisiejszy absolutnie odpada ze względów technicznych. Nie chodzi o to, że my jesteśmy poobrażani na Dream Team, bo tak nie jest. Ja w ogóle mam gdzieś, szczerze powiedziawszy, czy to jest Dream Team, czy to jest Authentic, póki da się wszystko technicznie ustawić. Ale w momencie przy Dream Team nie ma dzisiaj możliwości tego, żeby ustawić się wszystkie drużyny, żeby herby były takie same, żeby drużyny były takie same i tak dalej, i stroje. Znaczy, przejrzystość, nie? Przejrzystość tak, tego wszystkiego. Teoretycznie jest możliwość, tak? No ale no, my wiemy, że to się nie uda i to nie jest taka spróbujmy i tak dalej, bo też były takie opinie. My wiemy, że to się nie uda, bo my z Authentic mieliśmy problem. No dzisiaj mieliśmy przykład w pierwszym półfinale, że Wiśniowy zapomniał dobrych strojów ustawić i za to już jest, byłaby, no koniec sezonu to już to bez sensu, ale za to już jest kara, tak? Czy tam, nie pamiętam, nagana, czy coś takiego. Ale już za to jest, a tutaj dużo by trzeba było pozmieniać, ale jeżeli Coop wszedł w Authentic, no to już na pewno jest to bliżej do jakiegoś dywagacji, do jakiegoś myślenia i tu już można się nad tym zastanawiać, bo wtedy to już jest bardziej zespołowa gra, ale wtedy będzie trzeba wymyślać nowe zasady tego wszystkiego i tak dalej. Zobaczymy. Na razie no, kończymy dokładnie. Tutaj i miesiąc odpoczynku, świeże umysły i wtedy będziemy myśleć. Jeszcze tydzień, czekaj. Jeszcze tydzień, dokładnie. No dobra, to by było chyba na tyle od nas. Jeszcze raz, naprawdę. Ślicznie wam dziękujemy za to, że jesteście. Też będziemy was namawiać dużo bardziej, żeby zostawiać lajki na Facebookach i tak dalej, bo to też w przyszłości może to zaprocentować na różnych płaszczyznach, ale to będziemy już robić na następny sezon, bo w tym sezonie jesteśmy mało. To nie jest tak, że to są lajki dla nas, to są lajki dla, nie wiem, dla naszego, że tak powiem, fejmu czy coś. To po prostu jest, żeby nasza liga się rozwijała, żeby więcej osób to widziało, więcej do większej ilości osób trafiało, więc to nie jest tak, że my żebrzemy tu o lajki czy coś, bo my coś z tego mamy. No nie, no bo to, bo co my możemy mieć z tego? No, zamiast 5 lajków 15, no to właśnie o to chodzi, żeby to było jak najwięcej, że zasięgi się tworzyły, może ktoś inny to zobaczy, nie tylko gracze, którzy są aktualnie w dany dzień grają ten mecz i my wrzucimy zapowiedź o tym meczu, to oni polajkują. Fajnie jakby wszyscy to zobaczyli i no, no mówię, no jest nas 100 chyba 30 czy coś takiego graczy, no wiadomo teraz tam odpadły dwie drużyny, no ale to niech 120 osób, no każdy bierze jakiś tam udział w tej lidze, więc każdy ma dostęp do strony, czy do fanpage'a, czy to do właśnie na YouTube'a czy coś, więc widzimy, że ogląda czasami to 30 tam. No, były różne tam rekordy, teraz po 20 parę to jest taka średnia, ale na przykład no wiadomo, nikt nie zostawia po sobie śladu ani nie nic, jest parę chłopaków, co wiadomo, komentują i to super, szacun dla nich, ale no większość tylko wpada, obejrzy i wypada, nie, no to wiadomo, no nikt nikogo nie zmusi, no ale dla nas fajnie i dla ligi ogólnie, tak. No, bo wiecie o co chodzi, to jest... To jest coś takiego, to bardzo miłe słowa płyną od Rafała, dziękuję bardzo za to. Dziękujemy. Natomiast wiecie o co chodzi, to okej, założenie moje było inne faktycznie, że chcieliśmy ten produkt wypromować i jakoś go tam wysponsorować, żebyśmy ani my, ani wy nie musieli za niego płacić. To się nie udało, więc spisowy i tak zostaje, ale to tak jak Kubie powiedział, my na tym nie zarabiamy i ja się czasami sam często zastanawiam, po co ludzie robią ligi gdzieś, żeby ludzie się bawili i tak dalej. No właśnie po to, żeby się bawili i to jest właśnie po to. To ten produkt jest wasz i dopóki jest wasze wsparcie,
I jeżeli ono będzie większe, to ten produkt będzie trwał i będziecie się w nim bawić lepiej lub gorzej, kto nie będzie chciał. Boże, bo tutaj my też nigdy zawsze powtarzaliśmy, że my nie mamy parcia, żeby w Proper Four grali najlepsi zawodnicy, bo nam na tym nie zależy. Mi zależało zawsze ze strony komentatora, żeby te mecze były jak najbardziej wyrównane, żeby one były zacięte. To, co zrobiło Wild Gamer, to, co zrobiło GRG i tak dalej, takich wychowanie na PES-ie w paru meczach. Chociaż to niespodzianka taka nie jest akurat, ale tak. Znaczy, nie aż taka, nie chodzi mi tak, wiesz, no patrzymy na przykład, wiesz, nawet na pierwszą rundę i spojrzysz, no pewniaki już są. I nagle tutaj druga tabela w B się nagle odwraca, wszystko się dzieje dziwnie i do ostatniej kolejki nie wiadomo, kto awansuje. I nagle widzisz, dzieje się jak dzieje i w finale mamy PES MyClub, którzy no niekoniecznie musieli czuć się w roli faworyta i mi się wydaje, że z tej czwórki, która była w półfinałach, oczywiście nie ujmując, bo są super gracze i jak pokazały te mecze, że wszystkie na równi, więc równie dobrze mogły być to, co jest teraz meczem o trzecie miejsce, mogło być finałem, tak to mogło wyglądać. No w tym półfinale jedna bramka, w poprzednim dwie bramki, tylko to. Dokładnie, to jest to, także nie było tutaj jakiejś, nie wiem, deklasacji kogokolwiek z jakichś, wiadomo, były wyniki tam po 3-0, po 4-0, no ale to zaraz leciało w drugą stronę, przeciwnik kolejnej drużyny, znaczy kolejnego meczu wygrywał też 3-0, no i tak to wyglądało, gramy jako drużyna, nie jako zawodnik, dlatego wyszło jak wyszło, no i pięknie wyszło, że tak powiem. I mam nadzieję, że takie emocje też będą w finale. Oczywiście nie obraziłbym się, jakby była jakaś dogrywaczka i byśmy sprawdzili, jak to jest z tym rezerwowym. Nie? To prawda, ale normalnie ja pamiętam, że czytam komentarze od Rafała i zaraz to nie tylko z tej temperatury 28,5 stopnia, ale po prostu się tak zarumieni i zaczerwienie, że w ogóle, bo czytam tylko jeden komentarz, powiem, że lepiej się to oglądać, naszą reprezentację, większe emocje i lepszy komentarz. Ja powiem wam tak, jeżeli chodzi o mnie, to komentarz jest, bo nie chcę powiedzieć, że mój komentarz jest dobry, chociaż uważam, że kiepski też nie jestem, ale jest im lepszy komentarz, jest im jest lepszy mecz, mi jest bardziej emocjonujący, bo ja nie udaję, ja komentując nie udaję, zresztą widzicie, mecz jest nudny, no to i mój komentarz jest nudny, no ja po prostu oddaję to, co ja widzę. Ja się ogólnie jaram rozgrywkami, ja lubię, jak na przykład zawodnicy, ludzie, których ja znam, rywalizują między sobą na noże, na miecze, no tak jak dzisiaj Śliwka w meczu z Grzegorzem, jedna bramka w 90 minucie, to jest coś niesamowitego. Nie faworyzuje, mi się tak wydaje przynajmniej, podczas komentowania żadnej ze stron, chociaż mam swoje sympatie, bo oczywiście na przykład Szacowne Braty, to jest ekipa, z którą wiadomo, że będę zawsze sympatyzować. Gaz robi gaz, chłopaki z wychowanych na PES-ie, Wild Gamers i tak dalej, są ekipy, z którymi bardziej sympatyzuję, bo znam chłopaków, są ekipy, z którymi mniej sympatyzuję, po prostu nie znam, tak? To jest dosyć logiczne, natomiast wydaje mi się, że podczas komentowania wygląda to obiektywnie, a nawet powiem szczerze, że czasami były takie ekipy, nie będę mówić jakie, to jak dostawał jakiś gościu, mimo że ja go lubię prywatnie, znam się prywatnie i tak dalej, że dostawał w ciry, to ja się nawet cieszyłem, mówię, a dobrze ci tak, bo cwaniakujesz. Masz za swoje. I zdarzało się tak. To tak dlatego się cieszyłeś, jak przegrywałem. Oczywiście. Nie, żartuję. Akurat o kupie go nie chodziło. Chociaż fakt faktem, Szacowne Braty jak zwykle, dobrzy zawodnicy, niby wszystko ma być ok, a wychodzi jak zawsze, to już i w 11-11 podobnie bywało i tak dalej, tylko że podek tak, motoru lubi. Ważne, że jest dobra zabawa, nie? No też mi się tak wydaje. Powiem, że przykleiło się nam do nas właśnie, znaczy do nas, w sensie wśród naszych graczy, drużynie już tak, że atmosferka jest fajna i zawsze to jest najważniejsze. I się tego trzymamy i zawsze jak przychodzi coś ważnego, to nam się nie udaje i potem dalej lecimy, a atmosfera jest najważniejsza. No i chyba tak już zostanie, nie, po prostu. No, może nie jesteśmy ekipą, która, jakby to powiedzieć, tak, niektóre drużyny, wiesz, są dobre na treningu, są dobre gdzieś tam na sparingach, a na turniejach są chujowi, słabi, że tak powiem. Także może to właśnie my jesteśmy, nie jesteśmy drużyną turniejową, może to tak to wygląda, no nie wiem. No, naprawdę, no są dobrzy gracze u nas, no. Ja też tam kiedyś coś tam grałem, więc a spojrzę na swoje wyniki, no i jest mi głupio, no co ja ci powiem.
Tak, zdarzały się wpadki w tym sezonie i nasze oczywiście, no to jest nieuniknione. Nawet jakbyśmy mieli dużo, mało pracy, to zawsze jakaś wpadka może się znaleźć, bo zdarzało się w tym sezonie, że ja miałem idealne warunki do pracy. Miałem przygotowane grafiki na przykład przez Kubiego, nie musiałem sam tego robić. Kapitanowie dali mi linki wcześniej niż te 15 minut zakładane. Wszystko gotowe, a ja mam na planszy na dwóch różnych okienkach dwa linki z tego samego meczu. Także zdarzały się i przy idealnych warunkach, ale wiadomo, że błędy też dużo ich wynikało z powodu tego natłoku pracy, czy z tego, że linki nie dostawaliśmy na czas, że robiliśmy to nieraz, pewnie widzieliście na transmisjach, że tu gadam z gościem podczas konferencji, a tu gdzieś tam klepię tą myszką i ustawiam sobie linki, po prostu dostałem je, jak już konferencja się zaczęła. Dlatego, tak jak mówisz, no, tak dla nas, czy nawet dla ciebie, no bo ja tak się nie zajmuję tutaj tymi technicznymi sprawami podczas transmisji, no ale to wiesz, dla ciebie jest to istotne, czy to będzie 15 minut przed, czy nawet 10 minut przed, bo dla ciebie te 5 minut to jest akurat te 5 minut, które sobie poświęcisz na ustawienie wszystkiego. I teraz ty, gdzie masz zacząć za 10 minut, za 10 powiedzmy 20 transmisję i rozmawiać z kapitanami i ty dostajesz w tym momencie linki, gdzie nikt tak naprawdę, nikt nie wstawi za ciebie, tylko ty je możesz wstawić w danej chwili. No i niestety musisz tu rozmawiać, no wiadomo, to już jest live, więc musisz jakoś, że tak powiem, dobrze się prezentować, rozmawiać z gośćmi, tak, a nie gdzieś tam, wiesz, uciekać i kombinować w międzyczasie. Także no, musicie trochę też no, szanować tą pracę, którą chłopaki robią jako komentatorzy i no, jest to istotne, żeby wszystko wcześniej. Także jeszcze od następnego tego sezonu, tak jak kiedyś już mówiłeś, fajnie będzie, jeśli większość przejdzie na Twitcha, ponieważ wtedy my sobie możemy po prostu z konta waszego, którego Twitchowego już będziemy mieli, powiedzmy każdego zawodnika, po prostu sobie wejść tam i wziąć ten link, który nawet tak, jak ktoś gdzieś się zagubi, nie doślecie szybko linku czy coś, po prostu odpalić tego Twitcha, niech tam se chodzi 20 minut wcześniej, jak jesteście już na konsoli, coś tam se robicie, gracie z pary czy coś, śmiało możecie odpalić, my tam sobie tylko po prostu to kleimy i będzie już gotowe, a nie, że my dostajemy, wiesz, no za 5, za 10 i wy kombinujecie, tu gdzieś na YouTubie ktoś wyłączy, nagle na YouTubie już trzeba nowy link, już się nie da i teraz tak, no Twitcha jeszcze tam znajdziesz, a na YouTube'a już nie znajdziesz, bo czasami było tak, że wszedłeś, a wygasło już wszystko, bo ktoś już musiał odpalić od nowa. No i to tak sami, no głupie sytuacje, no ale to wszystko, wiecie, mecz trwa 15 minut, więc jak ty jeszcze te 15 minut musisz kombinować i wklejać jeden link albo szukać, bo coś tam się pomieszało, no to sorry, no to nie o to chodzi, nie? Dokładnie. No ale dobra, bo tak to w sobie... W sumie dużo żeśmy powiedzieli, możemy chyba na dzisiaj zakończyć. Ja jeszcze raz z mojej strony chciałem wszystkim ślicznie podziękować, wszystkim drużynom. Oczywiście jeszcze raz będę to robić za tydzień, ale już teraz wszystkim, którzy nas oglądają, wspierają i tym, którzy nas nie wspierają również, bo nawet słowa krytyki, jeśli są konstruktywne, to są dla nas bardzo, bardzo cenne. Także tyle z mojej strony. Kubi, ostatnie dwa słowa od ciebie. No oczywiście, no. Dzięki wszystkim za to, że byliście dzisiaj, oglądaliście. Mam nadzieję, że wszyscy zadowoleni, bo dla mnie jedne z lepszych meczy, jakie były w tym sezonie, więc myślę, że było warto. Także dzięki jeszcze raz. No i zapraszam was na za tydzień, na już ostatnie, najważniejsze meczyki, jakie obejrzymy w pierwszym historycznym sezonie Proper Four. Także myślę, że będzie ciekawie na pewno. Myślę, że jakiś rezerwowy wjedzie na bank. Także trzymajcie się. Dzięki Gronkier za dzisiejszą transmisję. Super robota jak zwykle. Także dzięki Kubi. Byli z wami. Także idź się chłodź i spadaj na finala, a ja będę zaraz na Diablosie. Także. Bawcie się dobrze. Dziękuję wam wszystkim bardzo. Tak, na sam koniec dobrze. Komentowali dla was Gronkier oraz... No nie wiem, czy komentowałem, ale pogadałem Kubi. To też komentarz. Dziękuję. Trzymajcie się. Hej. No, trzymajcie się. Hejka.